Poćwiczę dzisiaj tym małym. Ła! Za szybko. Za szybko. Ale okej. Ja od razu krakon zbudowany. Spoko. Na razie ładnie leży. Dzisiaj warunki na taki samolocik są idealne. No, nie ma wiatru dziś. Jest tam, ale taki prawie żaden. Także... Okej. No, ale jest mały, tak już ledwo już go widać, jak jest tak. Nie, no trzeba nim blisko latać, bo... No, bo jest malutki. Nawet w niektórych momentach, teraz akurat słońca nie ma, ale... Ale są powiewy. Słońce jest to nieraz, nie wiadomo, tak. W którą stronę leci. No, dokładnie. Także lepiej go trzymać tak w pobliżu. Nie oddalać się. No ładnie leci. Zobaczymy, czy się nie rozpadnie, jak zrobi akrobację jakąś. Już poklejony już trochę był parę razy. Jak to? Się na akrylem to mocno. No właśnie, ale jednak kleje na gorąco chyba lepiej. Tylko według mnie to jeszcze... Taki jest niespokojny, tak jakby jeszcze wychylenia za dużo. Trochę wiatr... Aha, expo mogę zmniejszyć. No, expo trzeba... Zróbmy tak. Oj, trochę za szybko w dół miałem. Mogłem silnika trochę odjąć. Okej, no ale zrobił pętlę. No to jest... Nie rozpadnie się. No się boję, bałem się trochę, że może mi się rozpaść, bo trochę tak... Ła. No trochę to szyb, za duże... Za duże wychylenie, no. Za bardzo reaguje na ster. O. Taki mały to powinien... A on prędkość ma dużą. O, a to na 2/3 gazu lecę teraz. To nie jest pełny gaz. Gdyby jest na pełnym gazie, to rzadko kto lata. Na spalinowych się nie lata na pełnym gazie. Chyba, dobra, że... spróbuję wylądować. Chyba, że nie ma innego wyjścia. Od której strony wiatr jest? Trzeba lądować... Okej. Okay. No z tej. Od strony słońca. Od słońca? W tamtą stronę, do drogi. Zawrócić, tak? Do słońca. Trzeba za nas. No, duży krąg. Dobra, zwolnię trochę. Teraz tam zawróciliśmy, to chciałeś iść do przodu, żeby tu akurat to słońce... Źle to zrobiłem. Źle zrobiłem, no. Właśnie to słońce przeszkadzało bardzo i tak. Teraz tu na pas chyba nie dam rady już teraz, chociaż. Jeszcze jeden krąg, tak. Na drugi krąg. No. Trzeba było w lewo skręcić i podlecieć tam od strony lasu. No w sumie tak. Tak to tak. Tak będzie ciężej. Chyba, że teraz tak zrobię. Będzie ciężej, bo akurat słońca, a tam nie będzie słońca. O tak i teraz w lewo. I ładnie sobie. O. Chciałem na asfalcie. Gaz. Aj! No nic. Dalej tak dobrze się. Nie wiedziałem, czy jest nad asfaltem, czy nad tym. Znaczy na nas... Mi się też wydawało, że jest nad trawą. No. Dlatego nie chciałem, żeby wleciał w tę... No. No właśnie. Ale go strasznie przy starcie obróciło mocno.
za małą prędkość początkową. On widać, że jest mały, ale lubi szybko latać. O. To jest półgaz teraz. On chyba jest mniej stabilny przy małych prędkościach, a przy możliwe. Małych prędkościach jest bardzo dobrze się zachowuje. No i jak się lata teraz przy zmianie eksponatu? Też podobnie jest. Jest trochę, jest cały czas tak, jest bardzo nadsterowny ten samolot, no. Trzeba delikatnie, no. No to wiadomo, że przy samolocie to się większy ruch niż 2-3 mm nie robi. Jakbym chciał dać pełny gaz. Wow, teraz, nie no, teraz jest pełny. W sumie jest pełny gaz teraz. Nie jest duża różnica. Dobra, spróbuję może wylądować, tylko od drugiej strony teraz spróbuję. Bo nie ma dużego wiatru, więc w sumie mogę i stąd, i stąd. Jest prawie zerowy wiatr. A, bateria mi się kończy, dlatego. Tak, po baterii. Jeszcze jedno koło. Czy mi się uda? Na drugi krąg. Nie uda się. Nie uda się. Po baterii. Za dużą prędkość miałem. Nie wiedziałem co zrobić. Czy lądować na siłę, czy drugi ten i nie starczyło prądu. Zawsze najlepiej drugi krąg. O, słabsza bateria. Ta bateria jest 2S, więc on lata na 2S wolniej niż na 3S. Na 2S to na pełnym gazie lata cały czas. O! Ale go wiatr zawiał teraz, masakra! Powiew wiatru najgorsze. Chciałem zrobić pętlę, a tu mi tak mi wiatr zawiał, że mało się nie rozbił przy tej pętli. Ale na 2S w ogóle nie ma mocy, żeby pętlę zrobić. No musiałbym z lotu nurkowego zrobić pętlę. Tak jak teraz miałem lot nurkowy, nie? Ustabilizować go trochę. O, i lot nurkowy, tylko nie za mocno. Kurde, wariuje on. Przy wychodzeniu z pętli coś wariuje, nie wiem dlaczego.